ważny moment i chwila, żeby nagrodzić, pokazać wszystkim, że mamy wspaniałych obywateli. I taką osobą jest nasza wspaniała obywatelka Małgorzata Danuta Polewczak. Szanowni Państwo, Rada Miasta nie miała jakichkolwiek złudzeń, że pani Małgosi się szczególnie należy to wyróżnienie i wobec tego wszystkiego serdecznie jej tu w imieniu Rady Miasta gratuluję. Obserwuję poczynania Małgosi od wielu, wielu lat, kiedy była jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich i to przenosi tutaj na ten grunt. Naprawdę rodzina olimpijska jest bardzo dumna z tego faktu. Serdecznie gratulujemy. Pani Małgorzata Polewczak wyznacza standardy w naszym mieście, w naszym powiecie, w województwie, w Polsce, a nawet w Europie, jeżeli chodzi o hokej. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, że taka osoba, która przyjechała do nas z Polski i zlokowała swoje interesy i życie w Brzezinach, tak bardzo wspomogła w rozwoju naszego miasta. Chciałbym odczytać akt nadania tytułu honorowej obywatelki miasta Brzeziny. Akt ten jest wyrazem naszej wdzięczności i wielkiego uznania dla pani zasług związanych z działalnością na rzecz brzezińskiego sportu. Jest pani dla nas nie tylko wzorcem sportowca, wielokrotnego reprezentanta Polski, olimpijczyka, a przede wszystkim uosobieniem wielkiego przyjaciela Brzezin, a w szczególności brzezińskiej młodzieży, wspaniałego trenera i wychowawcy. Pani wysiłkowi zawdzięczamy rozkwit brzezińskiego hokeja na trawie, dyscypliny, którą pokochały pokolenia brzezińskich dziewcząt, dzięki której miano mistrza Polski zawitało do miasta nad Brzozycą. Prawdziwi mistrzowie wiedzą, że nie sztuką jest wejść na szczyt, sztuką jest na tym szczycie się utrzymać. Czyni to pani nieustannie już od ćwierćwiecza, wychowując mistrzynie i reprezentantki Polski, kształtując sportowe ciała i ludzkie charaktery. Wierzymy głęboko, że dopóki starczy pani sił, dopóty brzeziński hokej pozostanie na tym szczycie. Wraz z tytułem honorowego obywatela prosimy o przyjęcie wyrazów naszej solidarności pani wysiłkami. Życzę jak największej satysfakcji z misji, którą pani od lat realizuje oraz wszelkiej pomyślności w życiu. Podpisane przez burmistrza miasta Brzeziny Marcina Plutek i przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny Tadeusza Paruckiego. Brzeziny 10 czerwca 2017 roku. Wielkie, wielkie dzięki pani Małgorzato. Ja nie usiądę na laurach na zasadzie, że ściągałam dwie płyty do Brzezin, mamy na czym grać i mam nadzieję, że będziemy mieć w końcu tą wymarzoną salę gimnastyczną. Bo bez tej hali sportowej naprawdę w Brzezinach nie będzie większego sportu. Bo to nie chodzi o halę dla hokeistek, ale halę ogólnie dostępną dla wszystkich, żeby dzieci w szkole nie musiały się męczyć. Małgorzata Polewczak, honorowa obywatelka miasta Brzeziny. Wielkie brawa! Decyzją kapituły Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla pani Małgorzaty przyznajemy medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Proszę moich kolegów olimpijczyków i koleżankę o wspólne wręczenie tego medalu. Wszystkiego najlepszego w imieniu wszystkich mistrzarzy. Czy tak na pewno sama będzie. Na 100%. Lusiu, wszystkiego najlepszego, niech pani tak dalej to trzyma wszystko towarzystwo, a na burmistrza proszę cisnąć, bo człowiek jest odważny, społeczeństwo na pewno pomoże, dołoży się do tego wszystkiego i ta hala będzie. A w dniu imieni przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia, niech się pani dobrze jeszcze trzyma na wiele, wiele lat, dla młodych przykładem być. Panie burmistrzu, szanowni państwo, czyż po takiej uroczystości, po takim akcencie ten bakcyl kolejny będzie powodem, że za kilka lat, jak się spotkamy, będziemy mieli medalistów mistrzów olimpijskich. No daj Boże, jakie to piękne.